Żołnierz Wojska Polskiego w 1944 roku pod umundurowaniem nosił bieliznę, na którą składała się koszula oraz kalesony wykonane z bawełny lub flaneli. U osób z wadą wzroku dopuszczone było noszenie okularów korekcyjnych, o ile takowe posiadał. Żołnierz został zaopatrzony w mundur strelichowy wzór 43 i elementy umundurowania radzieckiego oraz wyposażenie główne parciano-brezentowe z drobnymi elementami skórzanymi. Często użytkował także ekwipunek trofiejny. Spodnie wzór 35 w kroju bryczesów o wysokim stanie posiadały dwie kieszenie po bokach oraz szlufki na pasek. Na kolanach naszyte były materiałowe wzmocnienia. Z tyłu znajdował się języczek do regulacji szerokości w pasie. Rozporek był kryty i zapinany na metalowe guziki. U dołu nogawek znajdowały się sznurki do zawiązywania wokół kostek. Na nogi zakładał onuce, a czasami zdobyczne skarpety. Na stopy żołnierz zakładał trzewiki skórzane, w tym wypadku wzór 38. Podeszwy gumowe z charakterystycznym bieżnikiem w kropki, wiązane sznurowadłami przeważnie na 7 oczek. Prócz trzewików pojawiły się także buty wysokie zwane sapogami. Na nogi zakładane były długie owijacze trykotowe bądź sukienne. W ten sposób do buta nie dostawał się piach i kamyki, a dodatkowo nie strzępiła się nogawka. Zapewniały komfortowe usztywnienie łydki podczas długich marszy.
Kurtka wykonana była z drelichu bawełnianego, podobnie jak spodnie. Barwa nowo wydanego munduru wahała się od koloru jasno-oliwkowego po ciemną oliwkę, a pod wpływem użytkowania barwa ta szybko połowiała. Kurtka zapinana na 6 lub 7 guzików w zależności od produkcji. Posiadała 4 kieszenie na przodzie, na ramienniki wykonane z sukna, mankiety zapinane na guziki bądź proste oraz 2 haki na wysokości pasa we wczesnych partiach tych kurtek. Pas parciano-skórzany, jednobolcowy, tak zwany oszczędnościowy, wykonany z grubej party z naszytym paskiem skóry. Posiadał 2 szlufki oraz ocynkowaną klamrę. Na pas zakładano ładownicę na amunicję, manierkę w materiałowym pokrowcu oraz łopatkę, również w pokrowcu. Kolejny element wyposażenia to chlebak, a właściwie torba po masce przeciwgazowej, w której noszono różne elementy nieregulaminowe. Pomimo zakazu maski były bardzo często wyrzucane przez żołnierzy w czasie marszy, a torby adaptowane na dodatkowe miejsce na szpargały. Drugi element prezentowy to mieszok wzór 30, w którym oprócz trofejnych fantów znajdowały się dodatkowe onuce, bielizna, pałatka, czyli płachta namiotowa i inne elementy wyposażenia przydziałowego. Do mieszoka istniała możliwość przypięcia kociołka. Rogatywka wzór 43 to obok furażerki sowieckiej podstawowe nakrycie głowy. Wykonana ze sukna na wzór przedwojennych rogatywek wzór 37 posiadała przypinanego orła wzór 43, tak zwane kurice. Orły te występowały w 2 wersjach, moskiewskiej i lubelskiej.
warunkach bojowych w miejsce rogatywki zakładano hełm wzór 40 malowany farbą ochronną 4BO, tak zwany sześcionitowiec. Gdy na dworze panowały zimne warunki, zakładano elementy ocieplane, takie jak płaszcze, waciaki czy innego rodzaju kurtki. Na wyposażeniu znajdowały się również uszanki i rękawice.